Cześć, witajcie w nowym filmie. Kiedy łowisz ryby, zawsze jest niespodzianką, co złowisz. Może to być wszystko, od błyszczącego łososia po coś bardziej tajemniczego i niesamowitego. Ponadto istnieją również stare historie i mity o tym, co czai się pod falami. Fire fishing brzmi jak oksymoron. Dwa słowa, które nie pasują do siebie. Jest ono praktykowane tylko w jednej części świata, w małym portowym miasteczku Jinshan na Tajwanie. W sezonie tajfunów szmaragdowo-zielone wody są podpalane. Rybacy używają kamieni zawierających siarkę, które tworzą łatwopalny gaz, który zapala bambusowe pochodnie, które zawieszają z tyłu swoich łodzi. Przez całą noc i aż do 12 godzin płonące światło przyciąga tysiące sardynek. Rybacy spędzają te godziny zbierając ryby w sieci. Co roku odbywa się festiwal połowów ognia, podczas którego turyści mogą obserwować ogniste łodzie. Tajski rybak o imieniu Desha miał niezapomniany dzień, kiedy złowił coś z głębiny oceanu. Podczas wędkowania w słoneczny dzień w listopadzie 2020 roku nagle wyciągnął bardzo wyjątkowy połów z aż 20 długimi, szalonymi nogami. Stało się to w Chang Wat Krabi, prowincji w południowej Tajlandii. Kiedy Desha sortował swój połów, zobaczył dziwne stworzenie leżące wśród innych ryb i delikatnie szturchnął je kijem, prawie tak, jakby odkrył ukryty skarb. Następnie postanowił zrobić mu zdjęcie telefonem i opublikował je w internecie, aby zapytać ludzi, czy wiedzą, co to za stworzenie. Później Desha powiedział, że myślał, że to gałąź, dopóki nie zaczęła się poruszać. Ostatecznie przerażające stworzenie okazało się być ciemną, czarną gwiazdą z piór. Wszystkie te cudowne zwierzęta morskie mają macki, za pomocą których łapią pożywienie i żywią się głównie planktonem, zwykle zamieszkującym dno oceanu. Port Moore, St. Catherine na Jamajce, cały most zatrzymał się w zachwycie, ponieważ najwyraźniej pod nim ukrywał się ogromny krokodyl. Dwóch mężczyzn próbowało go złapać. Na Jamajce krokodyle są gatunkiem chronionym i uważane za zagrożone. Więc kiedy próbowali go schwytać, aby zapobiec skrzywdzeniu innych, mieli najlepsze intencje. Jednak krokodyl pozostaje krokodylem i jest niebezpieczny dla ludzi, gdy się do niego zbliżysz. Na szczęście nikt nie wpadł do wody, bo tylko wyobraź sobie, co by się stało, gdyby krokodyl nadal ukrywał się pod mostem. Następny wędkarz najadł się strachu życia, kiedy łowił ryby w swoim kajaku i nagle z wody wyskoczył rekin i ukradł jego zdobycz. Ten człowiek nazywał się Isaac Burmaki i to, co miało być spokojnym wędkarskim porankiem, stało się dość przerażające. W końcu był tylko w małym kajaku i na szczęście nie wpadł do wody. Na twarzy Isaaca widać było strach, ale udało mu się szybko zareagować i wypuścić złowioną rybę z powrotem do wody. Swoje zdarzenie zamieścił na YouTubie i zostało ono obejrzane ponad 13 milionów razy. Nadał nawet rekinowi imię – Chompy. Na szczęście Chompy nie był bardzo dużym rekinem, ale ta historia mogła mieć inny finał, gdyby natknął się na 6-metrowego żarłacza białego. Wybierając się na ryby z ojcem po raz pierwszy, prawdopodobnie nie spodziewacie się tego momentu. Wideo zaczyna się raczej normalnie, od syna uczącego się podstaw wędkarstwa. Niemal natychmiast ryba bierze przynętę, zaciekle walcząc o powrót do swojego wodnego domu. Kiedy ją wyciąga, serce przeciętnego człowieka przestaje bić, bo spójrz, jak ogromna jest ta ryba. Prowincja Alberta szczyci się imponującym rekordem wędkarskim dla największego złowionego szczupaka północnego o długości 115,6 cm i wadze 17 kg, złowionym w jeziorze Keho w 1983. Szczupaki te mają potencjał, aby urosnąć jeszcze większe, z doniesieniami o osobnikach osiągających wagę do 22 kg w Albercie. Te północne szczupaki mają charakterystyczne cechy, z ich wydłużonymi, smukłymi ciałami wyposażonymi w ostre, pochyłe zęby i spłaszczoną głowę. Dominujący kolor na grzbiecie i bokach waha się od ciemnozielonego do oliwkowo-zielonego, ozdobionymi od żółtych po białe plamy. Co ciekawe, mała złota plamka zdobi czubek większości łusek, nadając szczupakowi fascynujący, centkowany wygląd. Chociaż szczupaki północne mogą spożywać owady, są przede wszystkim żarłocznymi drapieżnikami, które żywią się rybami i innymi kręgowcami.
Masz dość mycia zębów? Dlaczego nie kazać rybie zrobić tego za ciebie? Jest to prawdopodobnie jeden z najstraszniejszych momentów, jakie kiedykolwiek zobaczysz. Ale w Dachab w Egipcie jest miejsce, gdzie pływa pewien rodzaj ryb, które czyszczą twoje zęby. Te wody w Egipcie są znane z kolorowych korali i piękna Morza Czerwonego. Ale jeśli przypadkowo tworzysz usta pod wodą, ryba może przypłynąć, aby oczyścić twoje zęby z wszelkich pozostałości jedzenia. Niektórzy nurkowie nawet karmią je podczas nurkowania. Ryba wargatek sanitarnik jest wyjątkową rybą, a szczególnie hipopotamy lubią te ryby, ponieważ jedzą wszystko na skórze, od glonów po pasożyty. Grupa rybaków z Rosji miała pewnego dnia przerażające spotkanie z kolosalną kałamarnicą olbrzymią. Morskie stworzenie, znane ze swoich monstrualnych rozmiarów, wynurzyło się z głębin oceanu, co jest rzadkim momentem, który nie zdarza się często. Na niezwykłym filmie widać, jak kałamarnica próbuje porwać kilka dużych ryb, gdy są one wyciągane z morza na łódź rybacką. W obliczu tego nieoczekiwanego niebezpieczeństwa rybacy użyli długiego kija, aby odeprzeć kałamarnicę i ochronić swój połów. Z mieszanką napięcia i ulgi wiwatowali, gdy kałamarnica ostatecznie wycofała się z powrotem w głębiny oceanu. Jednak kałamarnica olbrzymia pozostaje tajemniczym stworzeniem, które znajduje swój dom w najgłębszych wodach oceanu i dlatego nie jest często widywana na powierzchni. Z długością do 12 metrów, a być może nawet dłuższą, są jednymi z największych zwierząt bezkręgowych na Ziemi. Pomimo imponujących rozmiarów, badanie tych stworzeń pozostaje wyzwaniem ze względu na niedostępne środowisko, w którym żyją. Większość tego, co wiemy o gigantycznych kałamarnicach, pochodzi ze zwłok wyrzuconych na plażę lub z rzadkich spotkań, takich jak to z rybakami. Za pomocą dwóch macek wyposażonych w ostre przyssawki na końcu, kałamarnice olbrzymie chwytają swoje ofiary. Następnie przynoszą ofiarę do swojego potężnego dzioba, gdzie rozrywają ją za pomocą raduli, narządu przypominającego język z małymi, pilniczkowatymi zębami, przed połknięciem. Największa kałamarnica olbrzymia, jaką kiedykolwiek znaleziono, mierzyła zdumiewające 18 metrów długości i ważyła prawie tonę. W ekologii feeding frenzy to sytuacja, gdy grupa zwierząt staje się niezwykle agresywna, by schwytać i pożreć ofiarę. Dramatyczna liczba gatunków drapieżników zostaje przytłoczona ilością dostępnej zdobyczy, co powoduje, że wpadają one w szał. Prowadzi to również do łączenia się grup samotnych ryb. W obecności tego zielonego podwodnego światła dla ryb, tysiące z nich zostało przyciągniętych w niekontrolowany szał. W końcu większe, silniejsze ryby drapieżne przybyły, aby zbadać to wydarzenie. Nie można sobie wyobrazić, jak przerażające byłoby znalezienie się w środku tego szaleństwa. Poznaj Sos90, tiktokera z New Bedford w stanie Massachusetts, który odkrywa świat morza i dzieli się swoimi fascynującymi spotkaniami z syrenami. Z setkami tysięcy obserwujących zbudował znaczącą bazę fanów, dokumentując swoje przygody jako doświadczony rybak. W swoich najczęściej oglądanych filmach twierdzi, że osobiście widział syreny i nagrał ich niesamowite dźwięki. Odnosi się do tajemniczych stworzeń jako syreny, fikcyjnego gatunku, który uwodzi żeglarzy swoimi czarującymi pieśniami, powodując, że statki osiadają na mieliźnie na skalistych brzegach. Jego filmy są przepełnione mrożącym krew w żyłach wysokim krzykiem, w którym niektórzy twierdzą, że słyszą jego imię – Ryan. Posłuchajcie. W innym filmie twierdzi, że uchwycił syrenę kamerą, gdy kolosalne stworzenie z długim ogonem pływa po oceanie. Czy wierzysz, że syreny naprawdę istnieją? Daj mi znać w komentarzach. Nudling suma to metoda połowu, która wykorzystuje gołe ręce. Tak, dobrze słyszeliście. Nudling jest rzeczywiście tradycyjną metodą połowu, który obecnie jest praktykowany dużo rzadziej. Ale nie w Oklahomie. Tutaj jest nawet coroczny konkurs na największego suma złowionego za pomocą nudlingu. Nudling polega na włożeniu własnej ręki w otwory w dnie rzeki. Sum wtedy gryzie twoją rękę w samoobronie i to pozwala na wyciągnięcie go z dziury. Ta rodzina poławiaczy spędziła ponad 7 godzin próbując złapać dużego suma o wadze około 23 kg. Do tej techniki trzeba być śmiałkiem, ponieważ sumy mogą osiągać bardzo duże rozmiary. W 2005 roku sum o długości 2,7 metra i wadze 300 kg został złapany w rzece Mekong w Tajlandii. Na plaży w południowej prowincji Krabi w Tajlandii miejscowy rybak dokonał zdumiewającego odkrycia w kwietniu 2023 roku.
Na brzegu wyrzucono dziwne stworzenie o ciele przypominającym rybę, ale z wyjątkowo dużą głową przypominającą postać z kreskówki. Z wyłupiastymi oczami i ustami pełnymi ostrych zębów, głowa wydawała się zupełnie nie pasować do rybiego ciała wraz z długim ogonem i płetwami. Najbardziej uderzające były długie, smukłe ramiona z wypustkami przypominającymi pazury, cecha rzadko spotykana u zwykłych ryb. Stworzenie miało około 4 metry długości i miało pokryte łuskami ciało, pokryte oślizgłą błoną. Zaciekawieni i zdumieni eksperci morscy wysłali zespół do zbadania stworzenia. Pomimo ich wysiłków, nie udało im się jeszcze ustalić ostatecznej identyfikacji. Niektórzy spekulują, że może to być rzadka ryba głębinowa, która przypadkowo wypłynęła na powierzchnię. Inni sugerują intrygującą możliwość, że jest to ocalały prehistoryczny gatunek. Są też tacy, którzy sądzą, że może to być wynikiem mutacji genetycznych spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska. Naukowcy twierdzą, że smoki wyginęły, ale ta rogata ryba wydaje się go przypominać. Smokopodobna ryba została znaleziona przez rybaka o imieniu Aleksej Volkov na Syberii w rzece Irtysz. Według rybaka jest to zmutowana ryba, a rogi są wynikiem resztek paliwa z rakiet. Rybak znalazł nie jedną, a dwie rogate ryby. Większa ryba miała dwa rogi, a mniejsza cztery i wszystkie były zakrzywione do tyłu w kierunku ogona. Wierzcie lub nie, ale mężczyzna zakonserwował i wysuszył głowy ryb. W głębinach Zatoki Adeńskiej na Morzu Arabskim grupa rybaków z Jemenu natknęła się na prawdziwy skarb podczas swojej codziennej pracy. Podczas zarzucania sieci natknęli się na coś nieoczekiwanego – ogromną tuszę wieloryba. Ale to, co okazało się strzałem w dziesiątkę, to odkrycie ogromnej bryły wielorybich wymiocin, znanej jako ambra, ważącej aż 127 kg. Wartość tego znaleziska stała się oczywista, gdy dowiedzieli się, że można je sprzedać za ponad 150 tysięcy dolarów. Ambra, znana również jako pływające złoto, jest nieoceniona w przemyśle perfumeryjnym ze względu na jej zdolność do wzmacniania i przedłużania zapachów. Aby chronić swoje cenne znalezisko, rybacy musieli podjąć ekstremalne środki. Magazyn, w którym przechowywano ambrę, musiał być strzeżony dzień i noc przez uzbrojoną ochronę, aby trzymać złodziei na dystans. Tak więc, choć sam wieloryb był imponujący, to jednak cenne odkrycie ambry przyniosło prawdziwe emocje. Być może słyszeliście o delfinach wyszkolonych przez Navy Seals, ale czy kiedykolwiek słyszeliście o wielorybie, który jest rosyjskim szpiegiem? Widzę, że zastanawiasz się, jak wieloryb może być szpiegiem? Wieloryb beluga w pobliżu Ingoja w Norwegii został znaleziony z uprzężą na szyi, na której widniała etykieta z Petersburga i uchwyt na aparat fotograficzny. Okazało się, że rosyjska marynarka rzeczywiście trenuje z wielorybami beluga. Po zdjęciu uprzęży wieloryb pozostał przyjazny wobec ludzi i bawił się z nimi. Nawet jeśli jego status szpiega jest niepotwierdzony, musiał uciec od tego, który go trzymał. Ci nurkowie myśleli, że w wodzie czai się rekin, ale na szczęście nie w tym przypadku. To była tylko orka, a Tobi i inni nurkowie wydawali się cieszyć chwilą. Mimo to musiał to być przerażający moment, gdy zobaczyli płetwę wystającą z wody. Orki polują na duże ssaki morskie, takie jak foki, delfiny i od czasu do czasu mogą być nieprzewidywalne. Nurkowanie z nimi jest w zasadzie bezpieczne, ale upewnijcie się, że zawsze macie je na oku. Na przykład na Alasce doniesiono, że orki spowodowały chaos wśród kilku rybaków. Jeden z nich powiedział, że grupy orek ścigały jego łódź i ukradły jego połów. Innym wydarzeniem, które znalazłem w internecie, było to, że orki ścigały łódź rybacką przez ponad 18 godzin. W świecie wędkarstwa, gdzie przygoda czai się przy każdym zarzuceniu sieci, jedno jest pewne. Nigdy nie wiesz, co złapiesz, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz. Pewnego dnia, gdy rybacy zwijali swoje sieci, zauważyli ciemną masę poruszającą się pod falami. Była znacznie większa niż się spodziewali, ale jej prawdziwa tożsamość pozostawała tajemnicą. Kiedy jednak w końcu wyciągnęli sieć na powierzchnię, ujrzeli ogromne morskie stworzenie w całej okazałości. Było nawet większe niż myśleli, a jego ubarwienie było pasiaste i wyraźne, prawie jak żywy obraz. W takiej sytuacji trzeba jednak stanąć przed ważnym wyborem. Czy zabrać rybę do zbadania przez ekspertów, czy też zrzucić ją morzu, do którego należy, jako potężny władca wód? Co byście wybrali?
tuńczyk to rodzaj ryby, która jest dobra ze względu na swój smak i wysoką wartość odżywczą. Ale czy wiesz, że mogą one również rosnąć niezwykle duże? Czasami nawet większe niż niektóre rekiny. Kobieta na tym filmie nie mogła uwierzyć swoim oczom, kiedy złapała tuńczyka ważącego niewiarygodne 450 kg. Uważa się, że jest to tuńczyk pospolity, największy gatunek tuńczyka, który może dorastać do 10 metrów długości. Ta młoda kobieta była wystarczająco dobra, aby go złowić, ponieważ tuńczyki są bardzo szybkie i zwinne w wodzie. Ile pieniędzy kosztowałby ten tuńczyk, gdyby został sprzedany? Podczas pełnej przygód wyprawy wędkarskiej na Morzu Norweskim, Roman Fedorstow natknął się na dziwacznie wyglądające stworzenie, które urzekło ludzką wyobraźnię. Roman, który już wcześniej dokonał dziwnych odkryć, w tym pomarańczowego organizmu podobnego do grzyba, agresywnej żabnicy, a nawet połowu w kształcie pączka, wydobył wszystkie te tajemnicze znaleziska z głębin oceanu. Kiedy podzielił się zdjęciem swojego najnowszego połowu, jego obserwatorzy byli podekscytowani, szybko nazywając go małym smokiem. Roman podzielił się enigmatycznym zdjęciem na Instagramie ze swoimi obserwującymi, a post zebrał ponad 22 tysiące polubień. Wiele osób było zaskoczonych niezwykłym wyglądem stworzenia, a niektórzy porównali rybę do chupacabry lub zauważali, że przypomina mityczne stworzenie z dwiema głowami. Jednak tajemnicza ryba została później zidentyfikowana jako chimaera, znana również jako rekin duch. Chimaery to chrzęstno-szkieletowe ryby o unikalnym i nieziemskim wyglądzie, co czyni je fascynującymi obiektami podwodnych eksploracji. Według większości ekspertów, pirania nadterrera to najbardziej agresywny i niebezpieczny gatunek piranii. Na tym filmie widzimy, jak mężczyzna przywiązuje kurczaka do liny jako żywą przynętę dla piranii. Jak tylko wpuścił kurczaka do wody, tysiące piranii zaatakowało go i zdołało pożreć kurczaka w ciągu kilku sekund. Piranie znane są z ostrych jak brzytwa zębów i potężnej szczęki. Miejscem, w którym piranie występują najczęściej, jest rzeka Amazonka. Chociaż krążą historie o ludziach zjedzonych przez piranie, są one bardzo rzadkie. Mimo to, jeśli zdecydujesz się odwiedzić rzekę Amazonkę, pamiętaj, aby zachować ostrożność. W listopadzie 2022 roku naukowcy odkryli kamienną pułapkę na ryby na dnie oceanu u wybrzeży Alaski, której wiek szacuje się na ponad 11 tysięcy lat. To odkrycie, uchwycone na filmie, pokazuje moment, w którym naukowcy natknęli się na najstarszą znaną kamienną pułapkę na ryby, pokrytą latami podwodnych śmieci. Zespół naukowców dokonał odkrycia podczas badań w południowo-wschodniej części Alaski. National Oceanic and Atmospheric Administration poinformowała, że ta kamienna pułapka na ryby jest najstarszym tego typu znaleziskiem na świecie. Przed tym odkryciem najstarsze znane pułapki pochodziły sprzed około 7,5 tysiąca do 8 tysięcy lat. Odkrycie to ma znaczenie nie tylko dla samej pułapki na ryby, ale także dla badań nad wczesnym zamieszkaniem ludzi. Naukowcy wykorzystują sztuczną inteligencję do badania starożytnych jaskiń w okolicy, mając nadzieję na znalezienie dowodów wczesnej obecności człowieka. Identyfikacja tej kamiennej pułapki na ryby w Zatoce Szakan, w pobliżu wyspy Księcia Wali, przesuwa oś czasu zamieszkania rdzennej ludności w regionie o ponad 1000 lat. Jeśli to nie jest ręka syreny, nie chcemy wiedzieć, czyja to ręka. Wyobraź sobie to. Jesteś na środku oceanu, ciemną nocą. Nagle doznajecie przerażającego uczucia, że nie jesteście zupełnie sami. To ta instynktowna reakcja starych żeglarzy, którzy doświadczali tych samych rzeczy, ale nie mieli jak ich zgłosić. Patrzysz na falującą wodę, a ta blada ręka wyciąga się, by cię chwycić. A do jakiego stworzenia należy ta ręka? Nie wiadomo, gdzie to miało miejsce, ale jeśli ten filmik jest prawdziwy, to aż strach pomyśleć, co jeszcze może czaić się w naszych oceanach. Grupa rybaków w Chinach przeżyła niezapomniane chwile, gdy wyciągali z głębin rzeki Heilongjiang kolosalną bestię ważącą pół tony. Chen Lin, szczęśliwy rybak, który złowił tę kolosalną rybę, potrzebował pomocy 11 przyjaciół, aby załadować ją na nosze i wyciągnąć na brzeg. Z niewiarygodną wagą 617 kg ta ryba była prawdziwą wagą ciężką. Połów miał miejsce w pobliżu północno-wschodniego miasta Tongjiang, graniczącego z Rosją. Chociaż Chen ogłosił, że jest to największa ryba, jaką kiedykolwiek widział, nie była rekordzistką chińskich wód. Ten zaszczyt należał do gigantycznego jesiotra ważącego tonę.
Jednak ogromny jeziór Kaługa całkowicie wypełnił łódź Chena, podkreślając jego zdumiewające rozmiary. Po wyciągnięciu ryby z wody została ona ostrożnie przetransportowana do lokalnej wylęgarni. Samica jesiotra nosiła w sobie aż 1 200 000 jaj, które zostały starannie zebrane i sztucznie zapłodnione przed wypuszczeniem młodych ryb z powrotem do rzeki. Kaługi, unikalne dla dorzecza Heilongjiang, są jednymi z największych ryb słodkowodnych na świecie i istnieją od około 130 milionów lat. Niestety są one poważnie zagrożone przez przełowienie ze względu na ich cenny kawior. Wierzcie lub nie, ale stworzenia te żerują na łososiach, a nawet wywracały łodzie i topiły rybaków. Ci dwaj wędkarze mieli połów życia, ale był jeden problem, ponieważ ryba była do czegoś przyczepiona i mieli problem z jej przyciągnięciem. Daniel jest tym, który trzyma wędkę, podczas gdy jego brat jest za kamerą. W pewnym momencie Daniel postanawia podejść do brzegu i sprawdzić, czy uda mu się wyciągnąć rybę. Udało mu się to, ale znikąd pojawił się słonowodny krokodyl, który chciał ukraść ich połów. Kiedy brat Daniela zdał sobie z tego sprawę, krzyknął, żeby uciekali. Niestety dla nich tym razem wygrał krokodyl i nie udało im się złowić kolejnej ryby. Na szczęście przynajmniej nic im się nie stało, bo krokodyle potrafią być bardzo niebezpieczne. Zapuszczając się w region Arktyki, zespół River Monsters wyruszył na wyprawę w celu zbadania tajemniczego rekina grenlandzkiego. Podczas podróży nagle znaleźli się w ekscytującej sytuacji, pomagając Simi, lokalnemu Eskimosowi, w złapaniu jednego z tych nieuchwytnych stworzeń. Kiedy złapali ogromnego rekina przez wąski otwór w lodzie, stanęli przed wyzwaniem uratowania go. Zdali sobie sprawę, że otwór jest zbyt mały i odrąbali więcej lodu. Simi zrozumiał, jak ważny był ten połów, ponieważ mięso mogłoby karmić jego psy przez wiele tygodni. Kiedy ogromny rekin w końcu się wynurzył, zobaczyli, że ma dziwny ogon i zęby jak dłuta. Choć ostre, zastanawiali się, czy te zęby są wystarczająco mocne, by zabić. Aby nakarmić psy Simi, mięso rekina musiało zostać poddane peklowaniu, ponieważ było toksyczne. W żołądku rekina znaleźli także różne przedmioty, w tym halibuta i kawałek sieci rybackiej. Wyobraź sobie, że jesteś na wycieczce łodzią i widzisz, że stworzenie ze świecącymi oczami zaczyna gonić twoją łódź. To zostało sfilmowane w południowej Brazylii. Wideo chwyciło dokładny moment, w którym tajemnicze morskie stworzenie zaczyna gonić łódź w środku nocy. Z tymi przerażającymi, świecącymi oczami trudno uwierzyć, że stworzenie to goniło wędkarza. Ku jego przerażeniu stworzenie wielokrotnie wyskakuje z wody. Jak myślisz, jakie to mogło być stworzenie? W niesamowicie szczęśliwym zbiegu okoliczności rybak z Nebraski natknął się na skamieniałą rybę w rzece Missouri, której wiek szacuje się na około 90 milionów lat. To niezwykłe odkrycie miało miejsce w sierpniu 2020 roku. Podczas zawodów wędkarskich na zachód od Yankton w południowej Dakocie mężczyzna o imieniu Moore otrzymał niespodziankę swojego życia. Początkowo, walcząc podczas zawodów, znalazł się w trudnym miejscu, gdy jego żyłka utknęła na skalę. Zdeterminowany był uwolnić linkę, popłynął dalej kajakiem. Początkowo myślał, że to szkielet dużego suma lub nawet jelenia i postanowił zrobić zdjęcia i udostępnić je w internecie. W ciągu kilku minut jego telefon zaczął nieustannie brzęczeć od SMS-ów i telefonów od ludzi zdumionych tym, co zobaczyli na zdjęciach. Wszyscy mówili to samo. Czy wiesz, że na tych zdjęciach jest mająca 90 milionów lat skamielina? Mężczyzna natychmiast kontaktował się z biologiem z US Army Corps of Engineers. Po pomyślnym zlokalizowaniu skały biolog potwierdził, że skamielina rzeczywiście przypomina prehistoryczną drapieżną rybę, datowaną na 90 milionów lat. W tym filmie, nakręconym u wybrzeży Souza Rock w Kalifornii, widzimy kilku wędkarzy, którzy stają się świadkami czegoś dość przerażającego. Nurkowie, którzy są w wodzie, filmują pływającą obok ławicę ryb, ale w pewnym momencie z wody wynurza się gigantyczny humbak i prawie połyka jednego z nurków. Oczywiście, wieloryb chciał się tylko pożywić ławicą ryb. Na szczęście ominął on nurka i mężczyźnie nic się nie stało. Gdyby nurkowie wiedzieli, że w pobliżu znajduje się humbak, prawdopodobnie pośpieszyliby się z powrotem do łodzi. Wieloryby normalnie żywią się krylem, planktonem i małymi rybami, pochłaniając wodę i filtrując swoje pożywienie. Wyobraźcie sobie. Jesteście w Zatoce Perskiej na dużym statku i nagle zauważacie coś pływającego w wodzie, czego nigdy wcześniej nie widzieliście. To właśnie przydarzyło się tym rybakom gdzieś w Afryce. Nieczęsto myślimy o tym, co dzieje się z rybami, gdy umierają.
czy zostają zjedzone przez inne ryby, czy po prostu znikają w oceanie. A może w przypadkach takich jak ten, ich zwłoki po prostu wypływają na powierzchnię wody. Niestety nie wiemy, jakie to mogło być stworzenie morskie. Wieloryb, kolosalny rekin lub prehistoryczna bestia, która została wyrzucona z głębin oceanu. Nie wiadomo też, co się z nim stało. Nikt na statku nie odważył się zbliżyć, więc nie zmierzyli, jak duży był, ale oszacowali, że miał około 10 metrów długości. Inną interesującą teorią jest to, że to morskie stworzenie mogło zostać zaatakowane przez innego morskiego potwora, co czyni je jeszcze bardziej tajemniczym. Czy takie stworzenie widział wieki temu Krzysztof Kolumb? Nie można winić starych żeglarzy, którzy mieli halucynacje po dniach spędzonych na zimnym, samotnym morzu za pomylenie lwa morskiego z syreną. Obecnie w internecie jest wiele osób, które chcą udowodnić, że syreny faktycznie istniały. Jednak to, co widzimy na tym filmie, nie jest szkieletem lwa morskiego. Czy mógł to być faktycznie szkielet syreny? W Malezji, regionie na Oceanie Spokojnym, chłopcy przechodzą trudne testy inicjacyjne, gdy wkraczają w dorosłość. Testy są niezbędne, aby zdobyć szacunek swoich plemion i zostać uznanym za mężczyznę w swoich społecznościach. Jednym z tych testów jest łapanie rekinów gołymi rękami, tradycyjna praktyka, podczas której chłopcy wypływają w morze. Ta starożytna technika pokazuje odwagę, siłę i umiejętności, gdy stawiają czoła potężnym drapieżnikom morskim. Proces ten polega na ostrożnym zbliżeniu się do rekina, złapaniu go za płetwy lub ogon i siłowaniu się z nim, dopóki nie będzie można bezpiecznie wyciągnąć go na brzeg. Salem, doświadczony rybak, który poświęcił większość swojego życia łowieniu rekinów, służy chłopcom jako mentor, choć młodsze pokolenie może uważać, że jest już za stary na łowienie rekinów. Każdy rybak posiada własne unikalne techniki i sekrety przekazywane z pokolenia na pokolenie. Oprócz przynęty, której Salem używa do wabienia rekinów, stosuje on różne strategie, aby doprowadzić rekina do swojego lassa. Kiedy rybacy z Jakucji odkryli ząb mamuta, wyglądało to jak coś prosto z filmów o epoce lodowcowej. Dzięki tym filmom każdy zna mamuta, wymarłego ssaka podobnego do słonia. Te słoniowate olbrzymy, pokryte długą sierścią i zakrzywionymi kłami, znane były w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ostatnia grupa mamutów wyginęła 10 tysięcy lat temu. Szacuje się, że znaleziony w rzece ząb mamuta waży ponad 50 kg. Na poniższym filmie poznajemy kolejną ogromną rybę. Jest to itajra, znana również jako Goliat Atlantycki, która może ważyć 165 kg i osiągać długość 2,8 metra. Tutaj widzimy Garrisona Sheparda, który łowi ryby przy podwodnym wraku statku w Apalihola na Florydzie. Ale jak tylko złapał rybę za pomocą swojego harpuna, duży Goliat pojawił się obok i obserwował go, a w końcu złapał jego rybę. Garrison zaczął krzyczeć i nie podobało mu się, że inna ryba porwała jego połów. Gdy kontynuował poszukiwania i złapał kolejną rybę, przypłynęła kolejna duża itajra i ukradła jego zdobycz, a nawet z łatwością przyciągnęła mężczyznę przez wodę. Sam człowiek waży około 100 kg, więc fakt, że ta ryba mogła bez trudu go holować, mówi wiele o tych silnych zwierzętach morskich. Kolejna historia pochodzi od rybaka z Niemiec, Hansa Bauera, który znalazł starożytne włócznie w rybach, budząc wiele pytań. I nie był on jedyny, ponieważ wielu rybaków zauważyło na przestrzeni wieków, że w rybach znaleziono niezliczone starożytne włócznie. Hans był rybakiem, który dorastał w porcie Sassnitz i poinformował, że pracował na łodzi w Bremerhaven, łowiąc dorsze i plamiaki na Morzu Bałtyckim. Każdy, kto dorastał w pobliżu Morza Bałtyckiego, zna te dziwne historie i wszyscy czuli się, jakby ktoś obserwował ich na otwartych wodach. Kiedy Hans i jego zespół przepływali przez obszar basenu Bornholmskiego, wyciągali sieci, gdy ponownie znaleźli starożytne włócznie w rybach. Podczas jednej z kolejnych wypraw wędkarskich zabrał ze sobą aparat fotograficzny, pierwotnie przeznaczony do robienia zdjęć wielorybów. Zamiast tego zrobił zdjęcie czegoś wypełzającego z jego sieci, przypominającego syrenę lub przerażające stworzenie żyjące w oceanie. Teoria rybaka głosi, że mogło to być stworzenie morskie, które wykonało starożytne włócznie i polowało na ryby. Co o tym sądzisz? Nigdy nie wiadomo, kiedy prehistoryczna ryba może zostać wyrzucona na plażę. Ta ryba jest porównywana przez niektórych ludzi w internecie do warana z Komodo.
została znaleziona przez biegaczkę, która wybrała alternatywną trasę. Początkowo ze względu na łuski myślała, że to jaszczurka. Inni na plaży tego dnia powiedzieli, że wyglądało jak coś z głębin morskich. Stworzenie miało około 1,5 metra długości. Było podobne do rekina, ale bez płetw i miało twarde łuski. Niektórzy sugerują, że jest to podgatunek jesiotra, przypominający to, jak jesiotry wyglądały miliony lat temu. Zagłębiając się w tajemnicze opowieści z Japonii, Jeremy Waite odkrył legendę o przerażającym stworzeniu zwanym kappa. Mówi się, że to stworzenie żyje głęboko w rzekach Japonii i przeraża ludzi. Mieszkańcy wiosek od wieków opowiadają historie o kappa, które wywołują ciarki na plecach. Wydaje się, że kappa jest odpowiedzialny za trzęsienia ziemi, a rodzice ostrzegają swoje dzieci, aby trzymały się z dala od wody. Uważa się, że kappa zwabia ludzi do swojego zdradzieckiego, podwodnego świata, aby robić im straszne rzeczy, w tym usuwać narządy z ich ciał. Według legendy, kappa może nawet kraść ludzkie dusze, chwytając ich shirikodama, magiczną kulę znajdującą się głęboko wewnątrz człowieka. Dla rybaków barrakuda jest jedną z ryb, na które zdecydowanie powinno się uważać. W rzeczywistości istnieją regularne doniesienia o skaczących barrakudach powodujących obrażenia u ludzi. Dzieje się tak dlatego, że mają one potężne szczęki i są również niezwykle szybkie. W poniższym materiale filmowym widzimy wędkarza, który łowi ryby ze swoim przyjacielem gdzieś na Florydzie. Nagrywają, ponieważ łowią dla filmu dokumentalnego. W pewnym momencie jeden z nich ma branie i próbuje z całej siły wyciągnąć rybę. Ale tego, co dzieje się później, nie mogli się spodziewać. Wielka barrakuda o długości 1,5 metra nagle wyskakuje z wody do ich łodzi. Obaj mężczyźni byli zaskoczeni i starali się trzymać z dala od ryby, ponieważ barrakuda jest bardzo silna i ma zęby podobne do piranii, na które zdecydowanie trzeba uważać. Głęboko w tajemniczych wodach wokół Australii pływało przerażające stworzenie bez twarzy. Nie miała oczu ani ust, ale możesz się zastanawiać, jak mogła przetrwać. To tak, jakby ryba bez twarzy pochodziła prosto z przerażającego filmu, ale nie. Ta przerażająca bestia została odkryta przez odważnych odkrywców, którzy zanurzyli się głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Szalone jest również to, że wiemy więcej o kosmosie niż o tajemnicach kryjących się w głębokim, ciemnym oceanie. Ale to nawet nie pierwszy raz, kiedy znaleziono tak przerażającą rybę. Nie, to odkrycie jest drugim w historii, a to jest dość przerażające. Pierwszy raz naukowcy znaleźli rybę bez twarzy w 1873 roku. Wtedy to słynny statek o nazwie HMS Challenger napotkał tę dziwną rybę gdzieś w pobliżu Papui Nowej Gwinei. Przerażające, prawda? Łatwo jest odrzucić wszystko, co żeglarze mówili o widzeniu dziwnych rzeczy w ciemności nocy. Jednak gdy obejrzysz ten film nagrany w lesie, złapiesz przebłysk ich sposobu myślenia. Co ci faceci widzą w wodzie? Wydaje się, że ma kolce, jest ciemne i będziesz się zastanawiać, jaka jest jego naukowa nazwa. Jedyne, co cię w tym momencie obchodzi, to czy potrafi wyskoczyć z wody. Jak myślisz? Co widzą tutaj w rzece? W afrykańskiej wiosce rodzice opowiadali swoim dzieciom historię o tajemniczych istotach zwanych wodnymi ludźmi. Mówili, że nigdy nie wolno iść na plażę samemu, zwłaszcza w nocy, bo inaczej można spotkać te przerażające stworzenia. Na szczęście ktoś odważył się zbadać, co stało się z rybakami, gdy zniknęli. Jeremy Waite, znany z programu River Monsters, wyruszył na poszukiwanie odpowiedzi. Społeczność wierzyła, że za zaginięcia odpowiedzialna jest syrena o imieniu Water Mama. Jeremy spotkał nawet wdowę po jednym z zaginionych rybaków, która podzieliła się rozdzierającą serce historią. Jej mąż zniknął podczas podróży w górę rzeki, ale jego łódź została później odnaleziona bez niego na pokładzie. Według niej wodna mama była osobą z rybim ogonem, długimi włosami i jasną skórą. Dość przerażające i tajemnicze, prawda? Wycieczka wędkarska z okazji Dnia Ojca poszła strasznie źle, gdy potworne stworzenie zakłóciło ich dzień. Poznajcie żółwia sępiego. Ten żółw jest ogromny i występuje głównie w Ameryce Północnej. Znane są z potężnych szczęk i agresywnego zachowania. Trzyletnia Leikstin Brumhal, która towarzyszyła wędkarzom, widząc żółwia, porównała go do dinozaura. W naturze mogą żyć do 50 lat i preferują jeziora, rzeki i bagna. Ojciec, który złapał żółwia, zrobił sobie z nim zdjęcie, a następnie wypuścił go z powrotem do rzeki.
Jednak ten konkretny żółw został szacowany na 100 lat. Niewiarygodne, prawda? Najbardziej poławianymi rybami na świecie są prawdopodobnie sardele i tuńczyk. Ale jeśli nagle na twojej wędce pojawi się Hydrocynus goliat, prawdopodobnie będziecie zszokowani. Jest to najgroźniejsza ryba w Afryce i ma ogromne zęby. Może urosnąć do rozmiaru 1,5 metra długości i ważyć nawet 70 kg. To wystarczający powód, aby się jej bać, ale nie dla Jeremiego Wade'a, prowadzącego programu Rzeczne Potwory, który wraz z przyjaciółmi wybrał się na poszukiwania tej gigantycznej ryby. Ryba Hydrocynus goliat występuje głównie w dorzeczu rzeki Kongo, rzeki Lualaba i jeziora Upemba w Afryce. Ryba ta od czasu do czasu zjada nawet małe krokodyle. W rzeczywistości może to zrobić z łatwością ze względu na swoje ostre zęby podobne do noży. Podczas gdy ci rybacy są zajęci swoją pracą, nagle napotykają ogromnego węża. Na szczęście pomoc nadeszła szybko w postaci zespołu ekspertów. Ale ten wąż nie był zwykłym wężem. To była przerażająca anakonda. Anakondy to jedne z największych i najniebezpieczniejszych węży na świecie. Osiągające długość do 12 metrów i ważące do 250 kg. Kiedy rybacy napotkali anakondę, zespół ekspertów ostrzegł ich, aby byli ostrożni i nie skrzywdzili węża. Uzbrojeni jedynie w sieć rybacką i swoje odważne ręce, ruszyli za śliską bestią i ostatecznie udało im się złapać głowę anakondy. Anakondy są znane ze zwężania swojej ofiary, aby ją schwytać. Owijają się wokół ofiary i ściskają, aż ta przestaje oddychać. Po schwytaniu anakondy, kilku odważnych ludzi zaniosło ją z powrotem do wody i wypuściło na wolność. Black Alligator Gar to gatunek słodkowodnej ryby pochodzącej z Ameryki Północnej. Mają długi pysk wypełniony ostrymi zębami, a ich łuski są grube i przypominają pancerz, zapewniając ochronę przed innymi drapieżnikami. Dwóch wędkarzy z Galveston w Teksasie musiało opanować przerażenie, gdy w tym samym rejonie, w którym łowili przez całe życie, nagle pojawiła się groźnie wyglądająca ryba. Wędkarz wyrzucił przynętę do rzeki, a ryba chwyciła ją, szalejąc i ujawniając swoje prawdziwe kolory, czarne jak smoła. To był Black Alligator Gar, a ta ryba może osiągnąć ponad 3 metry długości. Ze względu na ich rozmiar, są one z natury bardzo drapieżne. Wzdłuż urokliwych wybrzeży Indonezji, rybak Abdullah Nuren przeżył niesamowitą przygodę. W słoneczny dzień lutego, podczas gdy on i jego brat byli na wyprawie wędkarskiej, znaleźli ciężarną samicę rekina w swojej sieci trałowej. Ale to, co odkryli, gdy ją zbadali, było naprawdę zdumiewające. Kiedy otworzyli brzuch rekina, znaleźli w nim nie jedno, nie dwa, ale trzy młode rekiny. Dwa z nich przypominały swoją matkę, ale trzeci był inny. Z dużymi, okrągłymi oczami pod nosem wyglądał dokładnie jak słynna postać z kreskówki Baby Shark. Dumny Nuren zabrał wyjątkowego rekina do domu, gdzie jego rodzina pomogła zachować go jako talizman na szczęście. Jednak wieści rozeszły się jak pożar i wkrótce zaciekawieni sąsiedzi przyszli, aby rzucić okiem na to cudowne stworzenie. Pomimo ofert kupna rekina, Nuren zdecydował się go zatrzymać. Eksperci uważają, że rekin może mieć wrodzoną wadę, rzadki stan zwany częściową cyklopią, w którym powstaje jeden połączony oczodół, ale z dwoma oddzielnymi oczami. Czy kiedykolwiek przeżyliście przerażający moment podczas wędkowania? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.